chcemy być wszędzie, nie tylko w centrum aglomeracji, ale jeździć gdzie się da. Dzisiaj w Głobucku fantastyczna sceneria, fantastyczni ludzie i fantastyczna oferta i tutaj regionalna. I to, co my na Senioraliach prezentujemy, koperta życia, srebrny listek, paszport zdrowia seniora i cały program Śląskie dla kobiety i Śląskie dla seniora. Łączymy pokolenia, wszyscy musimy być razem, piękne występy dzieci z przedszkoli, ale przede wszystkim wokół nas ludzie w różnym wieku, o to chodzi. Wychodźmy z domów, rozmawiajmy, spotykajmy się i dowiedzmy się, jaka oferta wsparcia jest przygotowana przez poszczególne samorządy. To są już drugie senioralia, oczywiście one były o randze naszej gminnej. Dzisiaj dzięki współpracy z Urzędem Marszałkowskim mogliśmy organizować dzisiaj o randze szerszej. Tych atrakcji jest dużo więcej i bardziej bogatszy program. Ale myślę, że sam pomysł senioraliów pokazuje, że dbamy o seniorów, robimy dużo pozytywnych rzeczy dla nich, dużo programów mamy, atrakcji w sensie takim zapewnienia wolnego czasu, ale też opieki nad nimi, bo to też jest bardzo ważne. Chcemy podkreślić, że dla nas seniorzy są bardzo ważni, jeżeli chodzi o naszych mieszkańców. Uzyskaliśmy dofinansowanie na program Anioł Stróż dla Seniora, gdzie będzie bezpośrednia opieka sąsiedzka, będzie teleopieka. Także to pokazuje, że nie tylko mówimy o seniorach, że wiemy, że oni są, tylko są realne narzędzia, aby im pomóc, aby ich wspierać i pamiętać, że my też kiedyś za jakiś czas będziemy seniorami i chcielibyśmy, żeby o nas też ktoś zadbał. Mnie szczególnie zależało, żebyśmy nie tylko występowali jako Śląskie dla Seniora w obrębie aglomeracji czy dużych miast jak Częstochowa, ale również takich mniejszych gmin jak Kłobuck. To jest miasto, gmina 20-tysięczna i bardzo mi zależało na tym, żeby właśnie jak najbliżej mieszkańców ta nasza oferta Urzędu Marszałkowskiego docierała. Niestety mamy też seniorów, którzy są niesamodzielni, gdzie rodziny wyjechały na przykład za granicę i zostają sami i to jest taki problem tak naprawdę. To jest to, co my staramy się zaadresować, tak jak tutaj pomysł właśnie w Kłobucku na Anioł Stróż dla Seniora. To jest projekt, który my współfinansujemy jako Urząd Marszałkowski.